Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie rękodzielniczki. Bardzo mi miło spotkać się po raz kolejny z Państwem. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone tematycznie laleczkom z waty. Tak samo jak w poprzednim spotkaniu zobaczyłyśmy, jak robić dekoracje choinkowe, laleczki z waty. Dzisiaj chcę pokazać też takie laleczki, trochę robione innym sposobem. Te laleczki wyglądają w ten sposób. One są trochę jakby bardziej do bombek podobne, mają troszeczkę inny kształt i moim zdaniem są troszeczkę łatwiejsze w zrobieniu. Podstawą do takiej laleczki jest taki kołeczek, powiedzmy taki zwitek zwykłego ręcznika papierowego, takiego kuchennego. Po prostu zwijamy go sobie w ten kształt takiego wałeczka i gdy mamy już odpowiednią wielkość, grubość tego wałeczka, owijamy to wszystko nitką, tak żeby nam to się ten kształt utrzymywał. Jak już taką kawałeczek, taki wałeczek sobie tą nitką owiniemy, to przystępujemy do dalszej części tej roboty. Czyli smarujemy to znów tym samym klejem, który pokazywałam. To jest zwykły krochmal ugotowany taki na dosyć rzadko i tylko tym właściwie się potrzebujemy, tylko to i tym się tylko będziemy posługiwać. Smarujemy dokładnie ten wałeczek tym klejem i przyklejamy na to kawałki waty. Teraz są dwa sposoby. Są panie, które robią właśnie na mokro, czyli smarują od początku, owijają watą i każdą warstwę waty smarują też klejem, a są takie panie, które wolą to robić na sucho, ponieważ ta wata, wiadomo, że ona się tam przykleja, czasem ciągnie, czasem jest taki dyskomfort w rękach i można to też doskonale zrobić na sucho. Czyli po prostu bierzemy kawałeczki waty i ten wałeczek sobie owijamy. Można to zrobić tak, jak ja pokazałam wcześniej, posmarować tym klejem kartoflanym, albo można to zrobić tak na sucho. Teraz jedna ważna rzecz, którą musimy zachować, czyli jeżeli owijamy tymi kawałeczkami waty, to musimy zawsze to robić w tym samym kierunku. Także na przykład jak tu ja zawinam w ten sposób, to następny kawałeczek, gdyby był ewentualnie potrzebny, to również też trzeba go zawijać w ten sposób. W rękach sobie to wszystko zawijamy. Jeżeli jest już taki kształt i wielkość, która nas zadowala, to pracujemy dalej. Jeżeli nie, no to jeszcze możemy dołożyć kawałeczki waty i również owijamy tak, jak potrzeba. Jak już mamy ten żądany kształt, który po prostu nam wystarcza, to smarujemy całość tym właśnie klejem z kartoflanki i otrzymujemy taką wtedy postać. Dalszą częścią jest zrobienie główki. Chciałam pokazać główeczki do tych laleczek, które robię. Takie główeczki można kupić w sklepach, które mają preparaty do Powertexu. Można również kupić silikonowe foremki i taki główek sobie robić do woli. Te główeczki można zrobić z gipsu, wylewając w tych foremkach gips, albo można z takiej masy szybko schnącej takiej gliny też takie główki sobie wycisnąć. Ja już taką główkę tutaj zamontowałam na tym korpusie. Te główki nie mają tyłu głowy, tak? Także tutaj musimy albo z takiego ręcznika papierowego taką kulkę przykleić albo po prostu z waty, tak żeby one miały z tyłu też kształt, ta główka też miała kształt, tak? Przymocowujemy teraz tą główkę, no i teraz taki korpus już ubieramy. Bierzemy kawałeczki waty, tak jak już poprzednio pokazywałam przy tamtych laleczkach. Smarujemy smarujemy korpus, jak jest nam wygodniej. Można też korpus pomalować troszeczkę. Posmarować, tego można dosyć dużo używać, nie trzeba tego jakoś tam ograniczać się z tym, bo to jest krochmal, to jest naturalne, ekologiczne, to nie jest jakiś żaden klej chemiczny,
i tymi kawałeczkami waty ubieramy, kształtujemy odzież tak, jak nam się podoba, czyli jakiś może być płaszcz, może być jakaś podwójna część tutaj i to również później wszystko smarujemy tym klejem. To dosyć łatwo się to smaruje, trzeba to po prostu takimi dosyć dużymi pociągnięciami tego pędzla nakładać i to wszystko musimy dokładnie całe zasmarować. Również na głowę też musimy mieć pomysł, jaką tu czapeczkę zrobić. Też można, bierzemy kawałeczek waty takim paseczkiem powiedzmy i też to smarujemy wszystko tym klejem z krochmalu. W ten sposób ja dzisiaj nie bawię się w tutaj takie dokładne pokazywanie Państwu, bo to by po prostu za dużo czasu tutaj nam zajęło, ale jeżeli ktoś zacznie już takie coś robić, no to wie, o co chodzi, to jest taka wskazówka i może to w ten sposób robić. O, i teraz próbujemy przykleić to na główkę. To zależy od tego, jaką tam kto chce mieć, jaki kształt tej czapeczki, to tam już jak tam fantazja podpowiada. Zawijamy sobie i już można tutaj od razu taki kształt takiego szalika wymotać, zawinąć. O, i tu, żeby tą buźkę było trochę widać. I już mamy coś takiego, kształt przypominający ten kształt, który sobie założyliśmy na samym początku i który byśmy chciały uzyskać z całej tej dekoracji. To wszystko dokładnie jeszcze smarujemy. Trzeba dokładnie wszystko wysmarować, bo te kawałeczki waty będą nam później odstawać i to będzie takie po prostu nieestetyczne. I można to nawet, jeżeli jest tego kleju dosyć sporo, to można to dłońmi pozawijać. Już taki wstępny kształt powiedzmy mamy tutaj, tak? O, już coś nam już tutaj widać. I teraz dalsza część to jest po prostu, tak ubieramy tą laleczkę jak chcemy. Tutaj mamy ubraną w ten sposób, taki płaszczyk jest zrobiony. Tu jest laleczka taka prosta, tylko z takiej wystarczy taką tubę i po prostu i kawałeczkiem takim paseczkiem samej waty, tylko to jest owinięte, zrobiony taki kołnierz i taka plisa, wykończenie tego płaszczyka. Tu jest też w inny sposób, jeszcze każda laleczka jest inaczej wykończona. Malujemy to później farbami akrylowymi. Ja tutaj jeszcze te laleczki, proszę zwrócić uwagę, zrobiłam takie wschodnie panie, te śnieżynki, czy takie dziewczynki zimowe mają takie wykończone czepce. To robimy ze zwykłego kartonika. Malujemy sobie taki kształt, żeby nam tam tutaj pasował na tą główkę w środek. I to też owijamy wszystko watą, malujemy i przyozdabiamy cekinami, kamykami, co tam mamy. Teraz jak to wykończyć takie laleczki? Tu jest kilka sposobów wykończenia. Można po prostu pomalować zwykłą farbą i zostawić, tak jak tutaj w tych laleczkach było, a ja tutaj przy tych laleczkach trochę się pobawiłam. Ta laleczka jest wykończona dekupażem. Zwykłą serwetkę, no nie mam akurat tutaj żadnej serwetki, nie zabrałam. Zwykłą serwetkę papierową naklejamy klejem i naklejamy na ten płaszczyk. To może być taka tematyka jakaś świąteczna, można jakieś kwiaty, co tam będzie się komu podobało. Ta figurka jest wykończona wyciskami z silikonów, z takich foremek silikonowych. Masa szybko schnąca, taka modelarska, foremki silikonowe i tu ponaklejane są różne kształty, różne wykończenia. To wszystko jest jeszcze polakierowane lakierem akrylowym, tak żeby nam to wilgoci nie chwytało, żeby nie chwytało nam to brudu. Jeszcze dodatkowo można to posypać brokatem. Ta laleczka również ma wykończenie z tych silikonów, z tych foremek silikonowych, wyciski, a dodatkowo jest jeszcze takim perlatorem porobione takie punkciki pomalowane. I również tamta ostatnia laleczka też ma wykończenie z tych foremek silikonowych. Ja chciałam jeszcze pokazać, że nie tylko laleczki, tutaj próbowałam takiego misia zrobić. Misia jest jeszcze niewykończony, bo nie jest jeszcze pomalowany.
ale też jest w ten sam sposób robiony. Z tego korpusu takiego z ręcznika, tak samo z tego ręcznika są dorobione rączki, nóżki i pyszczek. Teraz misio czeka jeszcze tylko na pomalowanie, na wykończenie buzi i będzie też jako ozdoba choinkowa. Chciałam jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że właśnie te buźki, które mamy, te białe, są tutaj malowane, tak? Jak ktoś ma tam większe zdolności, to ładniej to pomaluje, ktoś mniejsze, to mniej, ale staramy się też tło twarzy zrobić i tą buźkę pomalować. Tutaj na czole też jakieś można wykończenia, można tu spróbować koronkę przykleić, można namalować właśnie takim perlatorem też te koronki. Również tutaj takie wzory z tyłu też są namalowane takim preparatami i tutaj również jest koronka też domalowana. Wszystko jest jeszcze dodatkowo zabezpieczone lakierem, posypane brokatem, żeby to troszeczkę na tej choince nam się świeciło. I myślę, to jest super pomysł. Jest jeszcze okres Bożego Narodzenia, także jesteśmy w tematyce tych laleczek świątecznych. Myślę, że to fajny pomysł i przede wszystkim ma być to dla Was wszystkich świetna zabawa. Ja dziękuję na dzisiaj. Do zobaczenia.